Telewizji Kujawy. Witam Państwa serdecznie. Dziś gościem jest zastępca prezydenta miasta Włocławka, pan Jacek Kuźniewicz. Witam panie prezydencie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jeszcze w poprzedniej kadencji władze miasta planowały przebudowę Placu Wolności. Wówczas się to nie udało. Ówczesna Rada Miasta nie przyjęła tego projektu. Ale temat przebudowy Placu Wolności powrócił jakby i znów jest koncepcja, żeby zrobić to za środki unijne, które będą dostępne już w 2014 roku. Dokładnie tak. Szanowni Państwo i Panie Redaktor, to, że poprzednia Rada Miasta wykreśliła ten projekt z programu rewitalizacji, co było warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia, nie oznaczało, że my odpuścimy, krótko mówiąc, zmiany w tej części miasta. Uważamy i prezydent miasta uważa i myślę, że już teraz zdecydowana większość Rady Miasta uważa, że te zmiany w tym obszarze są potrzebne. Oczywiście chcemy podejść do tego w sposób troszeczkę inny niż poprzednio. Czy będą konsultacje z mieszkańcami na przykład? Tak. Bo wtedy ponad 200 osób oprotestowało tą inwestycję. Panie doktor, nie chciałbym wnikać w tą liczbę 200 osób, kto się za tym krył i tak dalej, bo to ma swoją pewną historię i ma pewien swój tak powiem, konkretny wydźwięk i cel, który został de facto osiągnięty, ponieważ ta inwestycja została utrącona. Na pewno można powiedzieć, że patrząc z perspektywy czasu, do tego tematu dzisiaj podeszlibyśmy inaczej, będziemy podchodzić inaczej. To znaczy? Tak jak pani redaktor zapytała, czy będą konsultacje? Będą. Wówczas na tamtym etapie chyba te konsultacje były zbyt wąskie. Oczy one się odbyły, tak? Natomiast wydaje mi się chyba, że one były zbyt wąsko potraktowane. Teraz chcemy pójść znacznie szerzej. Moją taką ideą jest to, aby w zasadzie koncepcję przebudowy Placu Wolności wymyślili architekci niezwiązani z Włocławkiem. Chciałbym, aby to był konkurs architektoniczny, który byśmy ogłosili w oparciu o założenia, które wypracujemy wewnątrz urzędu. I wówczas w ramach tego konkursu powstałoby kilka, rozumiem, koncepcji, jak ma ten plac w przyszłości wyglądać. I wtedy poddalibyśmy te koncepcje pod konsultacje społeczne i mieszkańcy zdecydowaliby, jaki wariant chcieliby wybrać. A jakie są założenia tej przebudowy, panie prezydencie? Czy powraca idea parkingu podziemnego? Jak to będzie wyglądać? W tej chwili tworzymy podstawy do tego konkursu. Oczywiście finalną decyzję podejmie prezydent, ale myślę sobie, że należałoby spojrzeć na ten plac bardzo kompleksowo, nie tylko przez pryzmat samego miejsca określanego dzisiaj jako Plac Wolności. Ja uważam, że powinniśmy znacznie szerzej patrzeć w tych koncepcjach na także uliczki przyległe. To jest ulica POW, to jest ulica Kinińskiego, Kościuszki i co najważniejsze 3 maja. Bo bez wzięcia pod uwagę tych ulic i tego, w jaki sposób te ulice mają wyglądać, sama przebudowa Placu Wolności będzie bardzo ułomna i będzie fragmentaryczna. Oczywiście pytała pani redaktor, w jakim kierunku to będzie szło. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie analizowali i nie dokonywali zmian w zakresie organizacji ruchu. No właśnie, też dzisiaj, chciałam zapytać. Dzisiaj Plac Wolności jest jednym wielkim rondem. Jest to w zasadzie główny węzeł przesiadkowy, komunikacyjny w mieście, a przy ciągle rosnącej liczbie samochodów grozi nam za kilka czy kilkanaście lat dokładny paraliż Placu Wolności. Dlatego trzeba się zastanowić nad tym, jak ten ruch zorganizować, jak go uporządkować. Niewątpliwie trzeba się zastanowić i nad tym pracują już odpowiednie służby na roboczo, czy wszystkie linie komunikacyjne powinny tam się zbiegać, te, które się dzisiaj zbiegają. Czy nie trzeba tego w jakiś sposób przemodelować, czy też komunikacja międzymiastowa, bo proszę pamiętać, że na Placu Wolności także zatrzymują się autobusy PKS-u i innych przewoźników, którzy organizują, wyjeżdżają poza miasto. I szczególnie rano to jest bardzo widoczne, a śmiem twierdzić, że uciążliwe. I pytanie, czy ze względu chociażby na bliskość dworca PKS-u, czy to jest, Plac Wolności jest takim miejscem, gdzie te autobusy powinny przejeżdżać i wprowadzać dodatkowy chaos komunikacyjny. Oczywiście bardzo często mówi się o parkingu podziemnym.
Ja doprowadziłem w tej kadencji do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia, co było, że tak powiem, no, bardzo dużym wyzwaniem, bo tworzony ten plan był przez kilka lat, kilka podejść, ale w końcu nam się udało ten plan stworzyć. Zarezerwowaliśmy sobie w planie zagospodarowania przestrzennego możliwość budowy parkingów podziemnych, zarówno pod Zielonym Rynkiem, jak i pod Placem Wolności. I myślę sobie, że jest to dobry moment, aby przystępując do tej przebudowy, ten Plac Wolności w ten sposób przebudować. Jest taka potrzeba, bo miejsc parkingowych brakuje. Tak, żeby ten parking podziemny się tam znalazł. Oczywiście pytanie, na ile miejsc, bo to określą stosowne analizy. To wymagać będzie niestety także zmian w ogóle w systemie parkowania w centrum miasta, ponieważ zapewne trzeba będzie pomyśleć nad tym, jak zachęcić mieszkańców do tego, żeby w tym parkingu podziemnym swoje auta umieszczali, bo wystarczy popatrzeć na pobliski Toruń, gdzie też nakładem kilkunastu milionów złotych pobudowano parę lat temu parking podziemny i on stoi pusty w większości. A więc jest to też dla nas nauczka, że trzeba na to w odpowiedni sposób spojrzeć. Oczywiście pewnie gdybyśmy finansowali w 100% te inwestycje z budżetu miasta, to pewno tego parkingu by nie było. W ogóle byśmy na ten temat nie rozmawiali, traktowali to jako przedsięwzięcie komercyjne. Ale tak jak pani dyrektor wspomniała, od samego początku przebudowa Placu Wolności miała iść w kierunku środków unijnych. Tak też i jest tym razem. A więc zakładam, że trochę inna optyka w tym momencie nam przyświeca. Więcej możemy zrobić za mniejszy wkład z budżetu miasta. O ile pamiętam, wtedy ta przebudowa wyceniona była na około 12 milionów złotych, z czego prawie 8 miało pochodzić z środków Unii Europejskiej. Jak teraz widzi pan perspektywę finansowania z Unii Europejskiej, z nowej rozdania? Oczywiście myślimy pod kątem nowego rozdania środków europejskich na rewitalizację. Na pewno to nie będzie 12 milionów, będzie to zdecydowanie więcej. Jak to z dwóch powodów. Pierwszy powód to oczywiście będzie zależało to od tego, jaką koncepcję przyjmiemy. Jeśli będziemy szli w kierunku parkingu podziemnego, to zapewne to będzie dużo w strukturze kosztów stanowiło ten parking podziemny. Ale tak jak powiedziałem kilka chwil temu, ja traktuję tę koncepcję szerzej, z interwencją w ulice okalające Plac Wolności, więc siłą rzeczy będziemy to dołączać do kosztorysów, a więc na pewno ta przebudowa będzie kosztowała znacznie więcej. Musimy zmienić obraz tego miejsca w Włocławku, ponieważ dzisiaj, no poza tym, że tak jak powiedziałem, jest to jedno duże rondo, w zasadzie innych funkcji to nie spełnia, bo umówmy się, że funkcje rekreacyjne są żadne. Panie prezydencie, byliśmy już w podziemiach pod Placem Wolności, a parking jest taki plan. Natomiast jak pan zaopatruje się na koncepcję i propozycję jednego z radnych, aby utworzyć tam Muzeum Bitwy 1920 roku? Czy pani redaktor, jest to pomysł zaskakujący dla mnie. Ja sobie bardzo cenię każde pomysły, niezależnie czy to jest radny Rady Miasta, czy zwykły mieszkaniec, obywatel, a nawet bardziej sobie te pomysły obywateli cenię, ponieważ to świadczy o tym, że interesują się mieszkańcy tym, co robią władze miasta, jak mieszkańcy wyobrażają ten rozwój Włocławka, składając swoje propozycje. Natomiast wychodzę z założenia bardzo prostego. Musimy patrzeć od strony możliwości nie tylko finansowych, ale także możliwości technicznych. Nam się tak wydaje, patrząc z boku, że Plac Wolności jest bardzo dużą przestrzenią, biorąc jeszcze pod uwagę strukturę podziemną. Mamy bardzo dużo ograniczeń i tych zewnętrznych, i tych wewnętrznych, które dzisiaj powodują, że ta koncepcja ma bardzo małe szanse na akceptację. Otóż biorąc pod uwagę chociażby finanse, bo muzeum, przypomnę, Włocławek nie prowadzi żadnego muzeum jako gmina, są to zadania w tym przypadku marszałka województwa, no nie ma pieniędzy na to, żeby utrzymywać tego typu obiekt. I będzie to byłaby to kolejna instytucja, która czerpałaby pieniądze z budżetu miasta, krótko mówiąc na garnuszku miasta, czyli kolejne koszty bieżące do funkcjonowania, kolejna instytucja do utrzymania. Nie wiem, czy tędy droga. To jest po pierwsze. Po drugie, patrząc od strony czysto technicznej, my mamy na dzisiaj z tych analiz, które prowadzimy, duży problem ze znalezieniem miejsca pod ziemią na parking podziemny, ponieważ jest pewna infrastruktura podziemna, a także są pewne przedmioty na zewnątrz usytuowane, chociażby przedmioty, przyroda,
są zabytkowe drzewa, których konserwator pod żadnym pozorem nie pozwoli wykopać. A żeby budować tego typu obiekt, trzeba daleko, głęboko posuniętą interwencję w ziemię. A więc jedno wyklucza drugie. Poza tym, patrząc ze strony merytorycznej, uważam, że no, miejsce na tego typu instytucje jest w innej części Włocławka. Bulwary, tam jest sporo miejsca na tego typu obiekty. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej będzie miało za chwilę przekazaną przez Radę Miasta działkę z bonifikatą znaczącą, więc będzie mogło w ramach swojej aktywności taki obiekt budować. Pewnie związany także bezpośrednio z miejscem, gdzie ta bitwa się odbywała, czyli nad Wisłą. A Plac Wolności chyba nie jest tutaj, tak powiem, właściwym miejscem do tego typu inwestycji. Panie prezydencie, i na koniec, gdyby wszystkie prace szły zgodnie z planem, gdybyśmy otrzymali środki unijne, jaka jest szansa, że kiedy mielibyśmy przebudowany plac i okalające go uliczki? Panie redaktorze, ja zawsze się boję takich pytań, ponieważ odpowiedzi na takie pytania są obarczone dużym błędem. My wiele razy mówimy w odpowiedzi na oczywiście stawiane przez Was dziennikarze pytania o konkretnych terminach, że coś się skończy w danym czasie. Potem się okazuje, że oczywiście to się nie kończy. Ja nie oczekuję tej odpowiedzi, że to będzie 15 lipca 2015. Ale redaktor, ile... Zna mnie Pani, ja chętnie bym takiej odpowiedzi udzielił, gdybym znał, że to jest właśnie ta data, o której Pani wspomniała. Natomiast krótko mówiąc, w tym roku chcielibyśmy pozapinać, w cudzysłowie oczywiście, sprawy związane z konkursem architektonicznym, to znaczy przygotować jego założenia i go ogłosić. Sam konkurs pewno będzie trwał kilka miesięcy. Ja myślę, że w drugiej połowie przyszłego roku poznalibyśmy te koncepcje, jak one mają wyglądać. Wówczas byłyby te konsultacje przeprowadzone. No i potem cały proces, zwycięska koncepcja, cały proces uzyskiwania pozwoleń, decyzji administracyjnych. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy, bo za chwilę nam to ktoś o tym przypomni, ale ja dla porządku powiem, że pamiętamy o tej kwestii, że mamy przygotowaną dokumentację, która była kiedyś sfinansowana z budżetu miasta i tą dokumentację traktujemy jako bazę pod te przyszłe prace. Te elementy tej dokumentacji będą wykorzystane, więc to jak gdyby też kierunkuje pewien nasz sposób myślenia. Stąd też wracając do wątku, będziemy musieli pozyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. To będzie trwało pewno z rok, czyli decyzja środowiskowa bezwzględna tutaj w tym przypadku. Tak samo pozwolenia na budowę. Jest plan zagospodarowania, będzie zdecydowanie szybciej w tej administracji. Natomiast myślę, że taki realny czas rozpoczęcia prac to jest druga połowa 2015 roku. To się będzie zbiegało pewnie też z momentem uruchomienia środków unijnych, tak? Bo to jest bezwzględny warunek do tego, żeby w ogóle mówić o Placu Wolności. Ja chciałbym, żeby, tak jak powiedziałem, zaczął się ten proces w 2015 roku w drugiej połowie, pewnie z dwa lata potrwa inwestycja, ale zapewniam wszystkich Państwa, że nie będzie to beton. I nie będzie to kostka brukowa, jak gdzieś przeczytałem na portalach internetowych, że znowu szykujemy wielkie brukowanie. Na pewno tak nie będzie. Ja jestem gorącym zwolennikiem, tak powiem, posadowienia czy też wzbogacenia Placu Wolności o maksymalnie dużą ilość zieleni, jak się da. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jak się da. Uważam, że to powinien być takie miejsce, gdzie naprawdę będzie fantastycznie można odpocząć. Trochę z pogranicza parku, ale także o pewnych funkcjach, które będą handlowo-usługowe, tak, i komunikacyjnych, bo tego się nie uniknie. Nie stać nas na to, żeby dzisiaj wyrzucić całkowicie ruch komunikacyjny z Placu Wolności. To jest po prostu nierealne i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Także trzeba będzie łączyć te wszystkie funkcje w jedną. Będzie to szalenie trudne, ale mam nadzieję, że z udziałem mieszkańców nam to się uda. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gościem Studia Telewizji Kujawy był Pan Prezydent Jacek Kuźniewicz. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo.